Joanna Widelska, witam i zapraszam na prognozę pogody. Europa południowa i południowo-wschodnia pod wpływem wyżu. Nad pozostałym obszarem niże z frontami atmosferycznymi. Warunki pogody w Polsce będzie kształtować pole obniżonego ciśnienia. Do kraju będzie napływać umiarkowanie ciepła i wilgotna masa powietrza. Sporo chmur, deszcz i lokalne burze, ale nie we wszystkich częściach Europy. Na południu, wschodzie i miejscami w centrum pogodnie. Najchłodniej w Londynie 16 stopni Celsjusza. W Atenach i Madrycie najcieplej do 30 stopni. I spójrzmy na mapę naszego kraju. Dziś sporo słońca, ale nie obędziemy się bez deszczu. Opady będą przemieszczać się od zachodu ku centrum. Na wschodzie zachmurzenie od małego do dużego. Najchłodniej w regionach północnych i na zachodzie od 16 do 18 stopni. Na pozostałym obszarze cieplej od 19 do 20. Powieje silny południowo-zachodni wiatr. Ciśnienie spadnie i wyniesie 1009 hektopaskali. I już teraz prognoza pogody dla poszczególnych regionów. Zapraszam.